Stęskniłam się za nagrywaniem. Realnie nie było mnie tutaj może 2 tygodnie, a czuję się po prostu bardzo zainspirowana i podekscytowana, ale myślę, że jestem podekscytowana, bo jest to odcinek o świętach. Chciałabym zauważyć, że za mną są ozdoby świąteczne. Zazwyczaj nie robię tego w październiku, w listopadzie, bo w grudniu, ale tak sobie pomyślałam, że kto nie kocha lampek świątecznych i czemu by nie przedłużyć sobie tego okresu przed, bo ja czasami przedłużam go w styczniu, co jest troszeczkę już jakby nieadekwatne, a w listopadzie? Why not? I druga rzecz, moi drodzy. Dzisiaj po raz pierwszy od 6 tygodni piję kawę, która ma w sobie kofeinę. Przysięgam. Jest tutaj dosłownie 5 ziaren i ja je czuję, więc wy pewnie też je poczujecie w moim sposobie wyrazu. Nie wiem, czy jesteście gotowi, ale ja jestem. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Jest to kolejny odcinek z serii Wszystko, co wiem. Jest to seria edukacyjna, gdzie dzielę się swoimi przemyśleniami czy doświadczeniami z przeróżnych dziedzin. Jako, że mamy listopad, to już jest 11. film z tej serii. Od samego początku jako partner jest z nami marka Health Labs Care, czyli producent suplementów diety i kosmetyków science-based, czyli opartych o badania naukowe. Ja od lat korzystam z ich produktów i od lat dzielę się z Wami moim kodem rabatowym Karolina10, także zapraszam Was bardzo serdecznie, jeżeli czegoś potrzebujecie. A dzisiaj będziemy rozmawiać o prezentach świątecznych, ale nie będzie to prezentownik, a będzie to moje podejście do obdarowywania bliskich. Wydaje mi się, że na 2024 rok, i pewnie mówię to od kilku lat w prezentownikach, które wrzucałam, więc od razu self promo. W opisie znajdziecie wszystkie prezentowniki, które zrobiłam przez ostatnie lata. W podcaście pojawiały się prezentowniki właśnie zarówno takie bardziej filozoficzne jak ten dzisiejszy film, ale też z konkretnymi przykładami, gdzie możecie posłuchać sobie o pomysłach na prezenty i o konkretnych produktach, markach. Także to wszystko nadal jest aktualne, to są fantastyczne brandy i moje świadome wybory, więc zapraszam Was bardzo serdecznie. A dzisiaj Wam opowiem właśnie o tej mojej filozofii obdarowywania. Tak jak zaczęłam i wtrąciłam sobie sama dygresję, wydaje mi się, że jestem niezła w dawaniu prezentów i też bardzo to lubię. Wydaje mi się, że też są ludzie, którzy mają do tego naturalny dryg, są ludzie, którzy się tego uczą, są ludzie, którzy mają z tego niesamowity fan, a są osoby, dla których zawsze jest to jakiś task. Myślę, że po prostu jesteśmy różni i też nie ma co z tym walczyć. Ja jestem osobą, która bardzo lubi dawać prezenty, ale ja ogólnie w swoim życiu lubię systemy, lubię rzeczy, które są piękne i funkcjonalne naraz, lubię konkret, więc nie będę tą osobą, która przez 3 tygodnie codziennie dłubie w jakimś prezencie, a znam takie osoby, uważam, że to jest przepiękne, więc to, co jest, myślę, dla mnie ważne na sam początku, to nie próbujcie na siłę robić prezentów trochę wbrew Wam. Myślę, że można swój styl obdarowywania bliskich dostosować do tego, co nas kręci i co będzie dla nas satysfakcjonujące. Niemniej, to jest właśnie słowo klucz, bo wydaje mi się, że dawanie prezentów osobom, które są dla nas ważne, może być niesamowicie satysfakcjonujące dla nas i uszczęśliwiające też dla drugiej strony, jeżeli podejdziemy do tego z dobrego miejsca. Zanim przejdę do tej historii, chciałam Wam tylko jeszcze wtrącić, że w przyszłym tygodniu planuję zrobić film z serii Q&A, gdzie odpowiadam na Wasze przeróżne pytania z przeróżnych dziedzin, więc zapraszam Was bardzo serdecznie do komentowania. Możecie tutaj na przykład zacząć komentarz od słowa Q&A, będzie mi łatwiej je znaleźć i zapytać mnie, o co tylko chcecie. Ja postaram się odpowiedzieć w przyszłotygodniowym filmie na jak najwięcej Waszych pytań. Taki oto listopadowy pomysł ode mnie. I to, co jest dla mnie najistotniejsze, mam tutaj oczywiście mojego asystenta laptopa, to to, żeby w ogóle zadać sobie pytanie, kogo i dlaczego chcemy obdarować. Żeby starać się nie czuć presji zdawania prezentów innym ludziom, bo jeżeli to jest dla nas bardziej stresujące niż przyjemne, to moim zdaniem to się troszeczkę mija z celem. A jeżeli z założenia chcemy z głębi serca sprawić komuś przyjemność i podarować coś, co tej osobie, miejmy nadzieję, spodoba, to też nam się bardziej chce. Więc trochę sprawdźmy swoje intencje, sprawdźmy, z jakiego wychodzimy miejsca, czy to jest trochę siłowe, czy to jest może na pokaz, bo mi się wydaje, że naprawdę, jeżeli ktoś jest dla nas super ważny, to też mamy zupełnie inne nastawienie do tego procesu, nawet jeżeli to jest czasami trudne, bo nie ukrywajmy, to nie jest łatwe obdarować kogoś, bo to wymaga uwagi, bo to wymaga słuchania, bo to wymaga czasu, bo to wymaga też zasobów, ale właśnie o tym między innymi wszystkim będę dzisiaj mówiła, bo kiedy już wybierzemy sobie, kogo chcemy obdarować i podejdziemy do tego z takiego dobrego, czystego miejsca, to myślę, że to, co jest istotne i to, co bardzo chciałabym też zmienić w naszym świecie, to jest to, że nie liczy się materialna wartość tego prezentu.
to, że ktoś kupił ci, o, to też jest ważne, to, że ktoś kupił ci prezent, nie znaczy, że ty masz teraz kupić tej osobie prezent. Albo to, że ta osoba kupiła ci prezent, który kosztował X, to nie znaczy, że ty musisz też dorównać do tego. Wydaje mi się, że każdy z nas powinien dawać taki prezent, z jakim czuje się komfortowo ze swoim portfelem i jakkolwiek by to nie zabrzmiało, nie oczekiwać niczego w zamian. Jeżeli coś dajesz, to dajesz bezinteresownie. Dajesz, bo chcesz. Nie dajesz dlatego, że zakładasz, że ta osoba się w jakiś sposób odwdzięczy. Prezenty są przede wszystkim czymś sentymentalnym, to jest przede wszystkim wartość emocjonalna, energetyczna, wartość w tym, że ktoś poświęcił nam uwagę, a nie w tym, że ktoś zamówił przez internet coś drogiego z opcją zapakuj na prezent. Przynajmniej takie jest moje podejście. Dajcie mi koniecznie znać, jak wy do tego podchodzicie. Kolejną rzeczą, która jest dla mnie personalnie ważna, więc pamiętajmy, że to jest jednak mój system prezentowych wartości, którym ja się z wami dzielę, to jest to, że ja nie uznaję pieniędzy na prezent, przynajmniej pod choinkę. Nie uznaję też za bardzo voucherów. Okej, może to być na przykład voucher do perfumerii, bo wiemy, że ktoś bardzo chciał dobrać sobie swoje perfumy, a dobranie komuś perfum jest dosyć risky. Ja bym raczej to w tej kategorii nie kupuj komuś ustawiła. Natomiast raczej staram się, żeby ten prezent był czymś konkretnym, czymś zapamiętanym, a nie czymś tak bardzo, bardzo ogólnym. Pieniądze nie wchodzą w grę, natomiast z voucherami też bym uważała, bo one są po prostu takie bezosobowe, ogólne. Ale to mówię, nie traktuję tej kategorii tak bardzo zero-jedynkowo, bo wiem, że jest wiele osób, które dostając voucher do jakiejś drogerii online czy do ulubionego sklepu po prostu by zemdlały ze szczęścia, więc też nie oceniam. Ale to, co jest też dla mnie istotną wartością, to to, że zawsze daję niespodzianki. Ale to nie znaczy, że to nie jest rzecz, którą ta osoba sobie wybrała. I myślę, że to jest bardzo, ale to bardzo istotne, bo zaraz przejdę do najważniejszej kwestii mojego obdarowywania, ale czasami tak jest, że nasza bliska osoba wskaże dokładnie, o czym marzy. Wskaże dokładnie ten model, wskaże dokładnie ten kolor, wskaże dokładnie ten wzór. I my jej to kupimy, więc to nie będzie coś, czego ta osoba nie zna, ale to, że ta osoba to od nas dostanie, jest już niespodzianką, więc myślę, że to bardzo warto rozróżnić i na to warto zwrócić uwagę. I to, co jest dla mnie kluczem dawania prezentów moim bliskim, to jest słuchanie ich i robienie notatek. Tak, ja mam na telefonie notatkę prezentową, mam też notes specjalny do tego, w ogóle ostatnio się zrobiłam jakaś bardziej digitalowa i rzeczywiście więcej rzeczy zapisuję na telefonie, ale ja dla bliskich mi osób mam po prostu listę rzeczy. W ciągu roku spisuję sobie, kiedy ktoś mi mówi, że Boże, to jest najpiękniejsza torba świata, chciałabym kiedyś mieć zanotowane, albo wow, nie wiem, fajnie, że masz ten wygłuszacz do podcastu, nie ma czegoś takiego, ale tak sobie wymyśliłam, albo na przykład, ale byłoby super przetestować kosmetyków Hailey Bieber, albo mój czajnik jest już strasznie brzydki, albo jakie piękną ceramikę robi Malwina Konopacka i tak dalej, i tak dalej. Czy nie wiem, idziesz z kimś w sklepie, ktoś mówi, Boże, to jest najpiękniejsza, nie wiem, ramka na zdjęcia, jaką w życiu widziałem, albo Jezus, nie wiem, co tak się jakoś odpaliłam, albo wow, mega by mi się przydał taki aeropress w podróży, ale to są rzeczy, których ta osoba sobie od razu nie kupi, natomiast my mamy notatkę i wiemy, że ta osoba tego sobie życzy, albo ktoś powie, Boże, ale super, że oni umieją tańczyć tango, myślisz sobie, wow, kurs tanga. No, takie właśnie rzeczy. Mniejsze lub większe. Ja mam notatkę dla bliskich mi osób i po prostu z niej korzystam w ciągu roku. Jest to po prostu bardzo, ale to bardzo przydatne. Idąc dalej, lubię jak przedmioty spełniają te dwie funkcje, czyli są i piękne, i użyteczne, czyli funkcjonalne. Czasami bardziej będzie to po prostu ładna ozdoba, czasami będzie to coś bardziej praktycznego, mniej ekscytującego, jak choćby, chociaż nie wiem, czajnik akurat spełnia obie funkcje, ale czasami są takie rzeczy, które po prostu no nie są jakoś super sexy, ale jednocześnie mega tego potrzebowaliśmy i sami na przykład nie mogliśmy sobie na to pozwolić, bo to jest właśnie też jedna kategoria produktów, kiedy rzeczywiście spełniamy jakieś nieosiągalne marzenia, albo właśnie spełniamy takie marzenia, o których ta osoba nawet do końca nie wie, że je ma. Typu wielokrotnie powtarzała, że super byłoby to mieć, ale nigdy nie wykonała ruchu w tym kierunku i my wtedy jako baczny słuchacz przynosimy tej osobie to na święta. Uważam, że to jest naprawdę super i ja kocham to uczucie, bo ta osoba wtedy wie, że my o niej myślimy, że my jej słuchamy, że ona jest ważna i to jest po prostu przecudowne. To, w jaki sposób dobieram prezenty do danej osoby, to też to, żeby oczywiście przyświecała mi myśl o tym, jaki gust ma ta osoba, czego potrzebuje, ale zgodne z moimi wartościami. Wydaje mi się, że nie umiałabym kupić
produktu, który jest absolutnie sprzeczny z tym, w co ja wierzę lub z czymś, co ja bym kupiła, typu nie wiem, z jakiejś platformy z fast fashion. Zawsze próbuję przefiltrować te potrzeby i pragnienia mojej bliskiej osoby przez siebie i przez swój system wartości, zachowując tutaj jakiś taki w miarę balans. To, co jest dla mnie ważne, to jest wspieranie marek, które są dla mnie ważne, które podzielają moje wartości, które są jakościowe, bardzo często marek, które są polskie, bo wydaje mi się, że w święta, kiedy to jest takie bardziej wyjątkowe, to są rzeczy, które czasami chcemy zainwestować więcej, to są rzeczy, które chcemy, żeby stały się pamiątkami. Dobieranie nie tylko rzeczy, która jest ładna i praktyczna, ale przy okazji wspiera markę, która głosi dobre rzeczy i ma za sobą dobry system wartości. Dla mnie osobiście jest to bardzo, bardzo istotne. Ale nie każdy prezent jest przedmiotem, jest marką. Prezenty to bardzo często są doświadczenia i to, co ja uwielbiam dawać, to są doświadczenia wszelkiego rodzaju, najczęściej wspólne, więc tym samym kupujecie prezent i tej osobie, i sobie. Oczywiście możecie kupić prezent dla rodziców, możecie kupić dla waszego rodzeństwa i ich partnera, możecie kupić dla waszych znajomych z ich, nie wiem, dzieckiem, mężem, żoną, koleżanką, ale ja uważam, że sprytną opcją jest kupowanie prezentów i zabieranie tej osoby na jakieś doświadczenie, typu do teatru, typu na koncert, typu na wspólny trening, typu na jakiś wspólny warsztat. Tych opcji jest dużo, oczywiście możesz też zabrać kogoś na wspólny wyjazd, ale uważam, że w ogóle kupowanie aktywności jest świetne. Oczywiście cały czas idziemy tym samym kluczem aktywności dopasowanych do danej osoby i do tego, co ją interesuje, co ona nam kiedyś zakomunikowała, że rzeczywiście chciałaby, czego chciałaby doświadczyć. Ale fantastycznie, jeżeli to może być też coś, co Was łączy, bo dzięki temu buduje to Wasze więzie. Na przykład moją przyjaciółkę zawsze zabieram do restauracji, bo my kochamy knajpy, pozdrawiam Justynę, i kochamy testować restauracje jakieś takie bardziej eleganckie, nietypowe, do których nie pójdziemy sobie na zwykły wtorkowy obiad, ale kiedy robimy dla siebie coś wyjątkowego, to to jest nasz sposób na wspólne spędzenie czasu i nasz ulubiony prezent, naprawdę, to jest coś cudownego. Ale kolejna rzecz, która jest dla mnie bardzo ważna, to to, że bardzo lubię dodawać jakiś taki osobisty, własnoręczny element do moich prezentów, taki, który wymaga ode mnie, czyli ja po prostu bardzo lubię manualne wszelakie rzeczy, ale też wymaga ode mnie czasu i posiedzenia nad tą osobą i pomyślenia o tej osobie, robiąc coś sama od zera. I to może być malowanie kartek. Ja na przykład w zeszłym roku namalowałam akwarelami kartki moim bliskim. Napisałam każdemu liścik, co też jest dla mnie istotne, żeby poświęcić chwilę, żeby po prostu podziękować też tej osobie za to, że jest w moim życiu. Każdemu wydrukowałam jedno zdjęcie z takiego Instaxa, nasze wspólne. I to był mój mały prezent świąteczny. I dla mnie osobiście to już jest wystarczająco. Kolejna rzecz, która też jest z tej kategorii własnoręcznej, to może być na przykład upieczenie ciastek. No i na przykład jak ja bym dostała ręcznie namalowaną kartkę z liścikiem dla mnie, ze wspólnym zdjęciem i z pierniczkami świątecznymi przez te osoby upieczonymi, ja bym była najszczęśliwszą osobą świata. W sensie to byłby najcudowniejszy prezent na świecie. I tak samo kolejna warstwa dosłownie tego, to jest pakowanie. Spoko, możesz dać do pakowania piękny prezent, ale jeżeli masz czas, wydaje mi się, że kiedy realnie robisz taki rytuał spakowania prezentów i pakujesz prezent tej swojej ukochanej osoby, to jest też niesamowity element, który ciebie do tej osoby zbliża i który też dla tej osoby stanowi taki faktor, że włożyłeś w to dużo swojego czasu, uwagi i pracy. I moim zdaniem jest to przepiękne i tak samo właśnie w kontekście opisywania prezentów, dodawania jakichś ładnych kotylionów. Dla mnie ta warstwa też estetyczna, ale to, że ktoś to zrobił sam, jest bardzo istotna. No i właśnie opisywanie jest tutaj pokrewne z taką kartką, z liścikiem. To jest taki ten element personalny, który moim zdaniem jest naprawdę, naprawdę wzruszający. To, czym jeszcze chciałabym się z Wami podzielić, to jest taki rytuał dawania prezentów, który ustanowiłam w mojej rodzinie parę lat temu, a mianowicie nazywam to wszystkie oczy na, czyli tak jak jak byłam dzieckiem, były te wszystkie akcje, że trzeba zaśpiewać tam Mikołajowi piosenkę, co było maksymalnie stresujące i bardzo się to wspominam. Potem były jakieś takie lata na zasadzie, że Mikołaj chodzi i rozdaje po prostu wszystkim raz, dwa, trzy, pięć minut mija, mamy wszystkie prezenty, a ja zarządziłam w mojej rodzinie, że robimy teraz tak, że każdy dostaje prezent po kolei i nie musi nic śpiewać oczywiście, ale przy wszystkich odpakowuje, reaguje, rozmawiamy o tym prezencie i jest ten cały moment jakby komentowania, cieszenia się, całowania. No i dopiero potem jest kolejny prezent, dzięki temu ten rytuał dawania prezentów trwa długo, a Wy zdążycie nieco zgłodnieć przed jedzeniem ciast. Polecam bardzo serdecznie. I ostatnia rzecz, o której chciałam dzisiaj powiedzieć, to jest też nauka przyjmowania, bo wydaje mi się, że przez to, że tak jak Wam powiedziałam na początku,
miałam problem z prezentami, które dostawałam, bo one często były nietrafione i było mi przykro i czułam poczucie winy, to nauczyłam się dawać świetne prezenty. Ale bardzo ważnym elementem jest też nauczyć się przyjmować prezenty, otworzyć się na to, że ktoś chce zaspokoić twoje potrzeby, czuć, że zasługujesz na to, żeby twoje potrzeby były dostrzeżone, żebyś ty była ważna i żeby nauczyć się doceniać wysiłek, który włoży osoba w to, żeby dać ci prezent. I celem prezentów nie jest to, żeby spełnić twoje najświętsze marzenia, tylko to, żeby podarować ci coś naprawdę od serca, naprawdę z myślą, że chcesz tej osobie sprawić ogromną radość. I wydaje mi się, że nawet jeśli to nie jest na 100% dokładnie ta rzecz, której bym sobie życzyła, sam fakt, że widzę, jak moi bliscy włożyli mnóstwo starań, żeby dopasować ten prezent do mnie i sprawić mi radość, jest dla mnie tak cenne, że ten prezent od razu staje się w moich oczach po prostu przepiękny. I to jest też taka lekcja pewnej nawet pokory, której się nauczyłam i takiego doceniania wysiłków, którzy wkładają bliscy. Jestem za moich bliskich bardzo wdzięczna, bo my wszyscy naprawdę siebie słuchamy i naprawdę chcemy dać sobie coś, co będzie przemyślane, co będzie efektem tego, że jesteśmy uważni na drugą osobę. I moim zdaniem już sam ten gest jest najpiękniejszym możliwym prezentem. Kochani, to są wszystkie notatki, które sobie zrobiłam, jeśli chodzi o obdarowywanie bliskich. Bardzo dobrze się złożyło, że akurat teraz to nagrywam, bo powiem wam szczerze, ja sama jestem w momencie, gdzie w tej połowie listopada zaczynam myśleć o prezentach, zaczynam szukać, szperać, też jakby w przyszłym tygodniu zaczynają się największe zniżki w roku, więc myślę, że to jest dobry czas, żeby kupić prezenty, ale pamiętajcie, żeby też się na nie jakoś nie rzucać. Myślę, że liczy się właśnie ten gest, liczy się jakość, a nie ilość i jakiś taki impuls, chociażby rabatowy, więc taka na końcu taki apel ode mnie, uważajcie, jeśli chodzi o promocje. Kupcie tylko te rzeczy, które kupilibyście też w pełnej cenie. Przypomnę tylko, że czekam na Wasze komentarze, jeśli chodzi o pytania do przyszłotygodniowego Q&A. Dziękuję Marce Herflapsker za objęcie partnerstwa nad tym odcinkiem i życzę Wam bardzo miłego, spokojnego i satysfakcjonującego czasu myślenia o prezentach i obdarowywania bliskich. Warto zrobić to wcześniej, właśnie po to, żeby nie mieć tej gorączki w ostatniej chwili i nie robić sobie z tego jakiejś stresującej aktywności do odhaczenia, a miłego procesu, o którym możecie pomyśleć już dziś. Także warto być przygotowanym. Mam nadzieję, że ten film był dla Was pomocny. Dajcie znać, co myślicie, co byście dodali i po prostu podyskutujmy. Dzięki wielkie i trzymam kciuki. Pa, pa.